Join us! Immortality awaits you! Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, to jest czwarty materiał z Diablo Immortal. Skończyliśmy dokładnie w tym miejscu, nie spacerowałem nigdzie. Mamy tutaj spoczynek lordów, nowa lokacja. I cały czas jesteśmy w lokalizacji Cmentarz Popielnych. To jest mapa świata, tutaj mamy kilka lokacji do zaliczenia. No to naparzamy. O kurczę, tutaj mamy kilku przeciwników. Takich elitarnych. Ładuj, ładuj, ładuj. To, teraz córeczka. Trzeba uważać, bo... Dusza siłę, proszę. Kula doświadczenia. Dobra. Zobaczmy, czy coś mamy ciekawego. Taki jest nasz zestaw, póki co. Nie możemy zdobyć ani butów, ani kule rękawic, co jest trochę dziwne, ani żadnych amuletów i pierścionków. Wcześniej czy później coś znajdziemy. Dobra, mamy zadanie bitwa o odłamek. Porozmawiaj z Sulem. 21 poziom, mamy już, jak widzicie. Nie wiem, czemu gra mnie każe. Aha, ja muszę się wrócić, kurczę. Czekajcie, widzicie co, ja chyba z nim rozmawiałem, ale chyba się coś nie zapisało. No nic, porozmawiamy jeszcze raz. Fajnie by było tych postaci kilka potestować, zagrać. No, ale nie mam tyle czasu, żeby wszystkie postacie sprawdzać. Lethys got away. She was right. I couldn't do it. I couldn't kill her, but you can still catch her if you're quick about it. You wounded? No. If she escapes because of me, I won't be able to live. Wiesz co, chyba ja z nim rozmawiałem, ale już nie pamiętam. Chyba się nie zapisało coś. No mniejsza z tym. Gra jest nastawiona na mikropłatności. Żeby wymaksować postać, czytałem, że potrzebujemy 100 tysięcy dolarów. Czyli chałupę można by za to postawić. Oczywiście ja póki co nie wydam ani złotówki na grę. I raczej nie planuję wydać, no ale zobaczymy. Podobno tam gdzieś czytałem, że niektórzy już ukończyli grę bez kupowania czegokolwiek, więc... Pewnie się da ukończyć grę, ale jest, bywały takie momenty, że było naprawdę mega ciężko. Uwaga, że jakieś czaszki mnie atakują. To jest fajne, że postać sama atakuje, tak? My musimy de facto... Robimy tego golema może najpierw. Ajajajajajajaj.
problemy. Kolejny. Myślę, że raczej nie powinniśmy mieć problemów. No, ładuj, ładuj. Padła. Uwaga, bo może wybuchnąć. Nie. Weź odłamek kamienia świata. Proszę Państwa, mamy pierwszy odłamek chyba w grze. Wszystkich jest chyba 8. Tak? Czy 6, już nie pamiętam. Może mniej. Lethys escaped then. She never was the type to put her life on the line. What? No, we just fought. I killed her. Did you know? And yet, dead people tend to leave corpses. They certainly don't explode into bloody mist. They sort of just crumple. Nope. I will have to follow after her. Regardless, I must thank you for your aid, my friend. Blessings of Rathma upon your journey, wherever it may take you. A właśnie, kiedy wrócisz do Kaina, mądrze byłoby poprosić go o zbadanie broni, którą znalazłeś. Może nie wygląda, ale wierz mi, ten stary badacz dużo wie o uzbrojeniu. Hopefully Elder Kane has found the way to destroy them once and for all. Blokowane automatyczne przemieszczanie. Now, let's see if this scroll of Westmarch he gave me actually works. Wiecie co, czekajcie, bo zrobiłem jakiś ten, ale nie wiem, czy to jest gorsze niestety. Mamy wytrwałość i siła woli, to mamy... aha, bo sobie ten przedmiot już ulepszałem, przecież pamiętam. Spocznek lodów. Ciekawe, czy tutaj jeszcze pójdziemy. A tu mamy jakąś mapkę, kurde. Dobra, tu nic nie możemy odkryć na razie póki co. Co to jest? Nawigacja przerwana. Otwórz portal. A wiecie co, zanim pójdziemy może tutaj, to jeszcze sobie zbadamy tutaj tą część mapy. Może tu nic nie ma, ale przynajmniej będę spokojny. O, jednak skrzynia tu ze skarbem się pojawia, no zawsze coś. A to gdzie jest? Zacieniona aleja. A, bo to jest chyba... dobra. Kolejna lokacja. Porozmawiaj z kowalem i dokonaj odzysku przedmiotu. O, widzicie, to się zadanie pojawiło. To chyba się promi tych... Czekajcie, sobie zaraz sprawdzę. Nie tu. Umiejętności. Tu nam się chyba promień tej powiększył. Deszcz, to czy mi się wydaje. Dobra, idźmy do tego kowala, zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj zrobić w tym temacie. O kurde, gdzie mnie to przeniosło? Oh shit. Zachodnia Marchia. A ja tutaj kurde nie byłem czasem? Wróciłem się chyba. Na stare śmieci. Hold there a moment, stranger. We're speaking with all new arrivals seeking asylum. You don't look like one of these refugees from Ashwald. What brings you to Westmarch? I'm supposed to meet someone in the city. Another tight-lipped adventurer. You're not the first to step through these gates on business. All right, everything checks out. Porozmawiaj z Piri na moście. I knew it had to be you. Been waiting a while for you to show. Charcy would have stayed, but you know, she's got business to run. I'm sorry. Who is Charcy? How do you know me? Oh, forgive me. I got a little overzealous there. Let's say we all have a mutual friend.
Our friend asked us to greet you when you arrived. Listen, Charcy is the one you want to speak with. Find her at the blacksmith, and she'll guide you further. Welcome to Westmarch. Good luck. Myślałem, że mi jakieś zadanie zleciło. Nie, to mamy zadanie, rzeczywiście. To mamy przewodnik. Czekajcie, czego nie mogę tego jakoś... A mogę. Znajdź Kane'a, znajdź Charcy na placu Rakisa. Kurde, co tu tyle tej mamy? Co to jest to na przykład? Matko. Będziemy sprawdzać. Looking for something in particular? Come back if you need something. You've got the gold, I've got the... Aha, aby dokładnie osiągnąć 35 poziom. Okej. Dobra. Every item has a history yet to be revealed. When you need my knowledge. Every item. You there! Do you have any chubby back? Wszystko to jest poblokowane w tym momencie, więc nawet nie jestem w stanie tu. To jest nasza skrzynia. Skrytka. Na razie póki co to nie mam nic w tej skrytce. Tu jest zbrojownia. Myślę, że możemy sobie taki fajny motyw zrobić, elementy ozdobne. Możemy sobie wyposażyć się w to. Na potrzeby tego odcinka możemy sobie zmienić wygląd postaci. Żebyśmy wyglądali bardziej hardkorowo. Usługi. Czekajcie, odzysk. Wybierz przedmiot. Aha, to tylko to mogę odzyskać? A ja to robiłem przecież. Patrzcie, to mamy za 3 tego, a to mamy za 1 to, okej. Okay. Odzyskam. Zaklęty pył. Excuse me, are you Charcy? A man on the bridge implied you could help me find Deckard Cain. It's you. You're here. Cain is going to be so happy you arrived. Well, let me be among the first to welcome you to Westmarch. Isn't it as grand as the stories say? I've never been one for cities or stories for that matter. Do you know where I'm supposed to find Elder Cain? Oh, right, of course. Cain has a workshop over to the left of the central square, just beyond the fountain. You know, once I've finished up here, I'll join you two. Goodbye. What do you need, friend? Dobra, a co to jest to tutaj? Iversius. Czy na pewno wykorzystujesz swój ekwipunek na maksimum? Wiem, że przecież zawsze można coś poprawić. Sklep. Aha, zaklęty pył kupujemy za złom. Zagadkowy kryształ. 4000 sztuk złomu. O matko. O matko. Kamień dzikiego ognia, atrybuty dzikiego ognia. Masz 2% szansy na to, kiedy zabijesz wroga, przywołasz plującą ogniem hydrę. Zwróćcie uwagę, ile to kosztuje. Żeby to kupić, to muszę, wiecie, wydać jurki. Co to się sam na... Co to jest to? Tak przykisza, matko. Let us forge a new legend. You will return again. To nic nie zrobimy. A to, to jest? Też tu nic nie zrobimy. Kurczę, mamy 2 teleporty. Szeptów, o matko. Jakaś nowa lokacja, znaczy nowa. Dotrzyj do warsztatu, informacja o legendarnych klejnotach. Porozmawiaj z kowalem i dokonaj odzysku jednego przedmiotu. Odbierz, ok. Ładnie. Blokowanie w mrocznej kniei to mamy. Aktywności, podboje,
Dobra, kontynuuję. Czego to jest ten? Cały czas tu podświetlone. Ja pierdziu. Welcome, friend. Welcome. I am glad to see you made it here safely. And with the shard of the world stone, I hope? Here, take it. It was weighing down my pack anyway. It's far past time we were rid of these terrible things. Well done, my friend. I am certain it was no easy task to acquire this shard. Sadly, there is no simple answer on how to destroy an object this powerful. For now, it must be kept out of sight. Dobra, czekajcie, co, czego cały czas to jest zaznaczone? No bo jeszcze chcę raz z nami porozmawiać. Then, you may recall I spoke of a ritual that revealed the Worldstone shards in Wortham and Ashwold. Well, while you were busy, so was I. And Tal Rasha's ritual has revealed a third stone to me. Trzeci, to już mamy dwa kamienie? You see, the ritual cannot simply find all the shards across the world. No, it reveals those that are being used in some form. Mroczne kamienie. It seems the magic of the world stone emanates from the dark wood. A place of great and ancient evil. So the shard is already in someone's hands then? Unfortunately, yes. You must expect that the darkness is already moving against you. But you are not alone. In fact, Charcy should be here soon. I can think of no one better to help you find the strength you will need. Rozumiem. Cóż, jeśli mamy czas, to chcę cię prosić jeszcze o coś. Xul wspomniał, że możesz doradzić w sprawie znalezionej przeze mnie broni. Mówił, że jest w niej ukryty potencjał, cokolwiek to znaczy. Let me see it. I used to be quite adept at revealing the properties of magical equipment, you know. Yes. The grooves of this weapon function as sockets. Some rare armors and weapons can be befitted with gems of legendary power. There's research on it around here, if you can find it in the mess. I'll have a look around. Czekajcie, co tu mamy znaleźć? O, przejrzyj zapiski Kane'a. Wow. Nice. These so-called legendary gems seem very useful. How would one go about acquiring them? Wydać trochę pieniędzy w sklepie Battle.net. Well, the writings I've seen speak of the Elder Rift in the same breath as these gems. Legends upon legends, it seems. Still, I believe the Royal Mages recently made a breakthrough involving something called crests. A skoro już o tym mowa, czy Charcy nie miała przypadkiem rychło tu zawitać? Na pewno będzie ci mogła coś powiedzieć na temat tych pogłosek. Wie o wszystkim, co się dzieje w zachodniej Marchii. Dobra. O, jest. Oh, you're done already. I would have thought destroying Worldstone shards would take more time than that. You're not wrong there. And it appears I must find another in the dark wood. Kane mentioned you might be able to help out. The dark wood? You know, I grew up not far from there. Właśnie, lepsze wyposażenie. You're gonna need some better equipment. Cóż, Kane wspominał o jakichś pradawnych szczelinach. Z jego badań wynika, że mogą być one kluczem do okiełznania mocy legendarnych klejnotów. Wiesz coś na ten temat? Oczywiście, kamienie szczelin są na placu
pałacowym. Na pewno znajdziesz tam kogoś, kto ci doradzi. Idź z Charlesi do pradawnej szczeliny. Wiecie co, po pierwsze, żeśmy tutaj jeszcze nie zrobili wszystkiego. Nie Wartam. Tylko cmentarz popielnych. Tutaj żeśmy jeszcze nie byli, widzicie? Punkt nawigacyjny, wschodnie ogrody. A tutaj mamy jakiś dom rocznej kniei. Aha, dom rocznej kniei, okej. Czyli do tej lokacji. To chyba i tak będę musiał tamtędy wrócić. Nie wiem, czy ja to muszę odblokować, czy to jest automatycznie odblokowywane. Szukasz przygody, użyj emblematu i zbadaj tajemnicę pradawnej szczeliny. Sklep. O, 160. Excuse me. I had heard a rumor that there's been a breakthrough with the Elder Rift. You strike me as someone who might know a thing or two about him. You've got a sharp eye, adventurer. The court mages have been testing out various crests of power for a while now. We've just been given permission to start selling them. Only to qualified individuals, of course. From the look of you, I think we might be able to do business, friend. What do you say? The first crest's on me. We have an accord then. Head over to the pedestal and place that crest into one of the recesses there. From what the mages tell me, that should activate the Elder Rift. Good luck in there. Przedmiot zadania emblemat. Co to jest? Wejdź do pradawnej szczeliny. Wracaj tu codziennie, by odebrać darmowy, rzadki emblemat. Odbierz. Okej. Okay. Modyfikuj szczelinę emblematami i zdobywaj więcej nagród. Rzadki emblemat w posiadaniu 1, legendarny emblemat w posiadaniu 1. Ale kurde, dotknij, by dać legendarny. Dodanie legendarnych emblematów gwarantuje wypadanie legendarnych klejnotów. O. Wejdź. Uli do uli. Szczelina rozpocznie się za 16 sekund. Seryjne błyskawice. Ataki gracza przywołują seryjne błyskawice. Potwory uciekają ze strachu, gdy ich zdrowie spadnie poniżej 50. Ok, możemy to przyspieszyć. Że będzie mega ciężko. Cholera. Wow. Still waiting. Darkness awaits you. O, mamy w końcu coś mocniejszego. Nie możesz teraz zmieniać ekwipunku. Aha, okej. Okay. A tutaj mamy pasek jakiś. Wykonaj strażnika w czymś wyznaczonym czasie, aby zdobyć dodatkowe nagrody. Aha. Tak to działa. Muszę się pośpieszyć, żeby się tutaj zdobyć. Fajne, fajne, podoba mi się to. Kurde, gra jest naprawdę mega.
Dobra, śpieszmy się, bo nam czas ucieka, a... Ciężko to będzie się ogarnąć. Kurde, ożywienie przy zwłokach. Kurde, Bela. O kurde, strażnik tu jest. Shit. Krzyżowców. Znaczy, nie mogę zrobić, co jest? Zalegowało się coś, ale rozmał. Wybrałem kulę życia, niepotrzebnie. Znowu się przyblokowało coś. Laguje po prostu gra, wiecie? Serwery coś chyba nie odpowiadają. Ja pierdziele, co jest? Nie mogę atakować. Co się kurwa dzieje? Wreszcie, zblokowało. Na 30 tysięcy życia. Jest, szyna włączona. 3:22. To chyba nie jest dobry wynik, na to nie robię speedruna. Rdzej błyskawicy. Podsumowanie, legendarny klejnot. To jeden z legendarnych klejnotów. Wybierz przedmiot, który chcesz rozłożyć na materiały do ulepszeń. Uzyskaj wszystkie. Odzyskasz wszystkie wykorzystane wcześniej materiały. No, well, good luck out there. Zakończenie za 4 minuty. Wiecie co? Bo po pierwsze mamy tutaj coś lepszego już. To sobie to wyposażymy. Tu mamy kuszę jako tarcza. Też lepsza. Tu mamy już lepszy pancerz 2160 zdrowia. I w zasadzie tyle. Wybierz przedmiot? No wybrałem. Osadź klejnot. O. Ranga druga. Rezonowanie zwiększono o 30, plus 12 do współczynnika bojowego. Twoje ataki podstawowe i ruchy stopniowo ładują cię elektrycznością. Po
pełnym naładowaniu twój następny atak podstawowy uwolni seryjne błyskawice zadające pobliskim wrogom 90% obrażeń podstawowych i plus 1134. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sekund. O kurde. No dobra, ulepszyłem sobie to, fajnie. No wybrałem. Ostać klejnot, kolejny? Zdobądź ich więcej. Kup na bazarze, stwórz legendarne klejnoty, pradawna szczelina. Odbierz. Klejnot bojowy, patrzcie, możemy sobie odblokować kolejny. Zlecenia tutaj mamy, pradawną szczelinę i przełom Szalonego Króla wyróżnione. Tutaj sporo tego wszystkiego jest, ale możemy sobie to wszystko oczywiście robić. Tu mamy podbój jeszcze i ruszaj. Rękojeść plus 100. Czekajcie, bo mamy tutaj jeszcze przedmioty trochę lepsze. Wyposaż. A tutaj potworu już nie ma. Rozumiem. One wszystkie znikły. Nawet chyba nie ma sensu się przemieszczać dalej. No, dobra. Prawda, szczelina ukończy się za 2 minuty 20, ale możemy to przyspieszyć oczywiście. Kurde, gra jest strasznie rozbudowana. Zdecydowanie bardziej niż... niż Diablo 2 i Diablo 3 razem wzięte. Nie no, może za dużo powiedziałem, ale... Dobra. Most appreciated. Wyjdź ze szczeliny, udaj się na plac Rakisa. Pytanie, gdzie się przeniesiemy teraz? Dar obfitości odblokowano. Powróć do handlarza z emblematami. Szukasz przygody, użyj emblematu i zbadaj tajemnicę prawdawnej szczeliny. Thank the high heavens, someone finally survived! I knew you were the right one. Tell me, what was it like in there? Maze-like corridors filled with untold horror, as expected. I did find a few valuable things. Hold on. Did you say finally survived? Valuable things, huh? Oh, I like the sound of that. Business is going to be booming once rumor of ancient treasures starts to circle around the city. Here, you more than earned these, friend. Have a few more crests on the house. Who knows what you'll find in there next time, huh? Hells, if you find something nice enough, you might even be able to make some decent platinum at that market in Rakus Square to the south. Take a gander if you get the chance. It'll be worth your time, I promise you that. O, masz 6 emblematów. Porozmawiaj z Charcy przy tablicy zleceń. O, proszę, zabij służebicę krwi w mrocznej kniei. Dodano otwarcie drogi. Dobra, nic więcej nie możemy tutaj. Skrzynia, zlecenie różne. Oto tablica zleceń. Strażnik miejski wywiesza zadania zlecone przez różnych ludzi, a awanturnicy tacy jak ty biorą się za ich wykonanie. To sprawdzony sposób, by zarobić trochę złota na zakupy lepszego wyposażenia, ale dość już o tym. Chcę usłyszeć więcej o legendarnych klejnotach. Jak poszło w szczelinie? Udało ci się znaleźć to, czego szukałeś? Zgadza się, badania Kane'a ponownie bardzo się przydały. W szczelinie tych ukryte są legendarne klejnoty. Teraz musimy tylko dowiedzieć się, jak można je wykorzystać. Tego rodzaju zadanie wymaga wyjątkowych umiejętności i mówiąc szczerze, przekracza moje możliwości. Sądzę jednak, że Vic będzie ci w stanie pomóc. To mistrz sztuki złotniczej, od wielu lat obrabia klejnoty. Wskażę ci drogę, zanim jednak wyruszymy, rzuć może okiem na tablicę zleceń. Dobra, to już aktywowali. Zakład Vika znajduje się na zachód od mojej kuźni. Jeśli jesteś gotów, możemy wyruszyć choćby zaraz. Dobra. No to ruszamy. Bestiariusz tu mamy. O, a mogę sobie z tego skorzystać?
Dziwne, nie da się. Porozmawiaj z kowalem i ulepsz przedmiot do drugiej rangi, a to będzie ciężko zrobić. Czekajcie, bo jakieś zadanie, nie. Kill these two before anyone else shows up. I could get used to that. Pomóż wiekowi. Nieoszlifowany diament. Are you all right? Can you walk? Oh, yes, I think I'm fine. Thanks to the both of you. I may need some help getting back to my shop, however. We've got you. Vic's shop isn't too far from here. Akarat, bless the both of you. Adventurer, I don't think it's a good idea for me to carry these gems any longer. Please, take them to my workshop and let my apprentice know we'll be there soon. Dotrzyj do uczennicy. O, mamy tu jeszcze jakiś przedmiot. O kurde. Wow. Ale wypas kusza. Ale mi się fuksło. Zarządca oddziału. Obóz jest słabo strzeżony. Powinniśmy jak najszybciej wrócić. Nie należy do żadnego działu. Czy chcesz znaleźć jakiś, do którego można dołączyć? Nie. Na razie nie chcę. Kurczę, duże miasto, zachodnia Marchia. Błyszcząca biżuteria i klejnot. How can I help you today? Wiesz, przedmiot, aby osadzić i ulepszyć lub wymienić klejnot. Okej. Okay. Wybierz klejnot. Brak dostępnych klejnotów. Stwórz. Rdzenie błyskawicy. Aha, potrzebujemy takie składniki. Jednogwiazdkowy legendarny. Dwugwiazdkowy. Losowy legendarny. Potęga i rozkaz. Głód. Matko, ile tego jest? Wszystkiego. Nothing else I can help you. Hello. How can I help you today? Master Vic? Is he all right? Usually his cart has arrived by now. He was attacked, but he's gonna be fine. Charcy is bringing him here now. He asked me to guard these gems until he arrived. Oh, the shipment's safe. Thank the high heavens. We would have been in a lot of trouble if that hadn't arrived. You're a real lifesaver, friend. Nothing I else will tell you all. Oh, I have never been gladder to be home. Thank you, Charcy. And you, my new friend. The both of you are welcome in this shop. Anytime. Ah, I see you met with my apprentice Sarrow. Good. If you ever need to socket gems or craft more powerful varieties, come here and she can help you out. For a small fee, of course. Well, it's time we got going. Stay safe, okay, Vic? And maybe don't carry so many gems on you next time? Na moment zrobiło się naprawdę strasznie, ale wygląda na to, że w przyszłości Cyril może dla Ciebie osadzić w gniazda klejnoty, które znajdziesz. Zatem z całej eskapady wynikło przynajmniej coś dobrego. Wracajmy do kuchni. Co drogie kamienie, to przecież nie jeden sposób na ulepszenie broni pancerza. Okej. Okay. O, 125 sztuk złomu dotrzymałem jeszcze. Rozmawiać z Charcy w jej kuźni. What do you need, friend? Usługi. Ulepszaj przedmioty wykorzystując pozyskane materiały. To kosztuje 125. Dobra, możemy to chyba wziąć. Ranga pierwsza. Musimy ulepszyć przedmiot do rangi drugiej, ale nie mam... chociaż nie, mam surowce. Ale na razie nie będę... nic nie wykorzystywał, to sobie odzyskajmy. Przeniesienie rangi. Nie wiem, czy chcę to ulepszać. A dobra.
Ranga druga. I hope that can help. Dzięki temu jeszcze wykonałem to zadanie tutaj, które było. Czego ci potrzeba? Zagraniczne zlecenia. Och, od dawna korci mnie, żeby użyć Maleusa w dobrej sprawie. Co tu mam zrobić? Wybierz przedmiot. Goodbye. Hey there. It's good to see you. Odrobina materiału i szczypta magicznej esencji wiele znaczy w odpowiednich rękach. Jeżeli zechcesz jeszcze ulepszyć twój ekwipunek, zapraszam. A jeśli chodzi o mroczną knieję... It's only been a few years, but it feels like a lifetime since I've seen my sisters. High Priestess Akara gave me this amulet when I left. Said it would open a portal in case I ever needed to find my way home. If the World Stone Shard is there, they're gonna need help. I pray nothing bad has happened. Thank you, Chassie. You were right. This was a very helpful gift. Do not worry. I will find the car. Goodbye. Dobra. Wejdź do portalu, udaj się do Mrocznej Kniei. Dobra, wchodzimy do portalu w zasadzie i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Ale chętnie jeszcze bym kurczę pocisnął za 2 minuty. Zobacz, jak ta kusza się nowa sprawdza. Kurczę pieczone, czekajcie, bo tu jest... Co to za lokacja? A, cmentarz popielnych. Okej, okay. Więc odblokujmy sobie ten portal. Dobra, wiecie co, ja bym się postarał jeszcze jedną rzecz zrobić. Tu się przenieść. Nie mogę. Zrzućmy okiem tylko tutaj, co tutaj jest i czego tutaj nic nie zrobiliśmy, żadnego zadania. W ogóle mnie tam nie było. Więc się zastanawiam, czego to jest w ogóle nieodkryte. Być może tutaj wrócimy, ale później. A czemu tak tu pusto jest? Kurwa, na hita przeciwnika biorę. Wschodnia ogrodę, widzicie, tu w ogóle mnie nie było. Tak średnio. O, oh, shit. Ktoś tu był przy las. No coś tu ewidentnie jest. Ale blokujmy sobie chociaż ten punkt szybkiej podróży. Powiedzmy, że mamy... O kurde. Jakiś gość, jak tu przylazł, wszystko kuźwa rozpierdzielił. Czego tego nie mogę zabrać? Ja
się coś zablokowało, widzicie? Ja pierdziu. Strasznie ta gra wciąga, kurde. Powiem wam, że nie mogę się oderwać od komputera. Dobra, powiedzmy, żeśmy tutaj to zrobili. O, zdobyłem w końcu rękawiczki i buty. To nam troszeczkę pomoże, będziemy mieli mocniejszą postać. Moi drodzy, to wszystko, kończymy materiał. Na następnym odcinku zaczynamy Mroczną Knieję. Ale są to, tak powiem, po tym, ile udało nam się tutaj przejść w ciągu ponad 2 godzin. To powiem wam, że gra jest dosyć krótka. Tak na to wychodzi. Dobra, to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Widzimy się w Mrocznej Knieji w odcinku numer 5.